Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu. To ja, Anna Antoniak, Inny Wymiar Sukcesu. To jest podcast Słowo Miłości na Dziś. Każdego poranka, popołudnia albo wieczora możesz słuchać tego podcastu. On jest już od 6 rano dostępny na aplikacjach do słuchania podcastów oraz na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu. Ja łączę rozwój z duchowością, pomagam ludziom zmieniać i wejść na wyższy poziom szczęścia w życiu, radości i jestem narzędziem Bożym, gdzie pomagam ludziom jakby wejść na inną drogę. Taką drogę, gdzie idą nieliczni. Taką drogę, która daje spokój, szczęście, obfitość we wszystkim, czego pragniesz. Moi drodzy, dzisiaj podcast Spokój w czasie burzy. I chciałabym przeczytać Wam pewien fragment, pewne opowiadanie, które wydarzyło się ileś lat temu. Jest to historia o Jezusie i Jego uczniach, kiedy to oni jakby po tym, jak Jezus nauczał, wsiadł do łodzi i Jezus i Jego uczniowie właśnie byli w łódce wtedy, kiedy jakby już zakończone było nauczanie, gdzie ci ludzie tam przychodzili, bo wiecie, do Jezusa przychodzili tłumnie tysiące ludzi, tak? I wtedy, kiedy oni wsiedli już do łódki, płynęli przez Morze Galilejskie i uwaga, był szaleńczy sztorm. I groziło zatonięciem łódki. Wszyscy uczniowie, wiecie, byli obsrani, za przeproszeniem, po pachy, tak? Walczyli o utrzymanie tej łodzi, wiecie, miotali się i tak dalej. Wiecie, a co robił Jezus? Chciałam Wam to przeczytać, to jest Izajasza 26. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. To mówi Jezus. Gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki. Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzyły w łódź, tak, że już się napełniała. Uwaga! I czytamy tutaj, to jest bardzo ważne. Wtedy płyną, czyli on płynie ze swoimi uczniami, też były inne łódki, no i zerwał się gwałtowny wiatr, tak, wicher i fale uderzyły w łódź, tak, że już się napełniała. Czyli wyobraźcie sobie, że jesteście na morzu, wicher wieje, po prostu ta łódź miota was z jednej na drugą stronę, widzicie te błyskawice, wiecie, ogromny wiatr, tak, woda wlewa się już do tej łódki, wy jesteście przestraszeni, obsrani, za przeproszeniem, po pachy, nie wiecie, co macie robić, zaraz myślicie, że zginiecie i teraz uwaga, to jest najfajniejsze. Naprawdę to jest po prostu wow. No wyobraźcie sobie, ale widzicie siebie naprawdę na tej łodzi? Co robicie w tym momencie, kiedy jest taka wichura, wy jesteście po prostu na środku morza gdzieś, albo daleko bardzo od brzegu. I uwaga, teraz 38 werset. A on spał w tyle łodzi na węzgłowiu. A on spał w tyle łodzi. Jest mowa o Jezusie. Tam wicher wieje, a Jezus co robi? Położył się i po prostu sobie śpi smacznie. Obudzili go więc i mówili do niego: nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Zobaczcie, oni przestraszeni. W środku w nich się gotuje ze strachu, z niepokoju, że zaraz zginą. Wiecie, próbują utrzymać tą łódź, wylewają wodę i tak dalej. A Jezus spokojnie poszedł sobie tam na początek łodzi, czy tam na koniec, węzgłowiu. Nie wiem, co to jest węzgłowie. Jak ktoś wie, zna się na łodziach, to pewnie będzie wiedział. I sobie smacznie śpi. Po prostu ma centralnie gość gdzieś wszystko. To jest po prostu wow. Ale ty kumasz to w ogóle tą postawę? I teraz uwaga. Oni go obudzili. I wiesz, krzyczą do niego, mówią: no, nauczycielu,
No my giniemy tutaj w ogóle, ty sobie smacznie śpisz, no jak w ogóle możesz? No jak ty możesz? Ciekawe, ciekawe, co Jezus sobie pomyślał, nie? O nich, jak on tak sobie spał. A oni tam się kotłowali z tym wszystkim. Pewnie sobie myślał, no... Znaczy nie myślał, bo Jezus tak nie myśli, ale jako my ludzie to moglibyśmy sobie powiedzieć, gdybyśmy naprawdę mieli taki spokój, to moglibyśmy sobie pomyśleć, jeny, co wy tutaj robicie, nie? Przecież jak jesteście ze mną, to macie spokój. Czego się obawiasz? Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza, milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Zobacz, Jezus wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza, milcz i uspokój się. On ogłosił, tam jest wykrzyknik, ogłosił spokój na morzu. I ustał wiatr i nastała cisza. I wiecie, tu nie chodzi nawet o ten wiatr i te morze, które było wzburzone, ale wydaje mi się, że to też chodzi o to, że jakby Jezus zgromił to, co w tych ludziach jest. Że On nagle po prostu w jednej chwili zgromił to wszystko, co było w tych ludziach, ten cały strach. Dlatego, że w Nim jest spokój. I On po prostu w jednej chwili zgromił to wszystko, ale jednocześnie zgromił w nich to wszystko, żeby pokazać im, że bez względu na to, co się dzieje obok Ciebie, jeżeli Ty powiesz, że tak jest i jesteś z Nim, z Jezusem, to nie ma, nie musisz bać się burzy, która jest wokół Ciebie. A niech się dzieje, co chce. Ale Ty, jak powiesz spokój w sobie i pokój, po prostu to nie będziesz odczuwał tego, że może się hula, bula, że jest wiatr, czy nie ma wiatru, czy pada grad w tym momencie, czy po prostu ludzie robią takie rzeczy, czy inne. Ty masz pokój. Bez względu na to, co się dzieje. Wtedy powiedział do nich, czemu się tak boicie? Zobaczcie, jak to jest, że nie macie wiary? Czemu się tak boisz? Czemu nie masz wiary? No czemu? Bo wszystkie rzeczy naokoło, które widzisz, słyszysz i dajesz jakby dostęp do tego, że to do ciebie to dotyka. Ty pozwalasz na to, że te wszystkie rzeczy, ta burza i to, co widzisz, dotykało twoje serce i dotykało twojej duszy. A jeżeli powiesz koniec, gromię to, nie chcę tego, nie będę oglądać, nie będę słuchać, jestem, mam wiarę, mam Boga, po prostu idę dalej, to będziesz mieć pokój. Uwaga, i dalej czytamy, i ogarnął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego, kim on jest, że nawet wiatr i morze są posłuszne. No kim on jest? No jest Bogiem. Ale wiecie, oni widzieli normalnego człowieka, więc jakby trudno im było wierzyć, nie? Że no jak, zwykły człowiek, tak? No z jednej strony widzieli te cuda wszystkie, ale z drugiej strony, zobaczcie, oni mieli obraz też tego, że on był taki jak on, zwykły. Miał ciało, pocił się i tak dalej. To wiecie, trudno było uwierzyć. Dokończymy ten temat, moi drodzy, dlatego, że musimy jakby to przerobić na dwa. Bo będzie to długie. Także jutro będzie druga tego część. Do usłyszenia, do zobaczenia. Oh, thank you. Witam Cię, mój słuchaczu, moja słuchaczko. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na Twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie dość, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy prowadzić z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.